Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Panie Grzegorzu. Odpowiadam na Pana pytanie. Kiedy Ultimate Games wybije nowe maksimum na giełdzie papierów wartościowych? Kiedy? Nie tylko tutaj pragnę zaznaczyć, że nie jest to porada finansowa. Odpowiadam na podstawie tego, co pokażą mi karty. Ale oczywiście jak najbardziej z chęcią odpowiem. Kiedy Ultimate Games wybije nowe maksimum na giełdzie papierów wartościowych? Kiedy? Kiedy Ultimate Games wybije nowe ATH na giełdzie papierów wartościowych? Kiedy? Szczerze powiedziawszy, najlepiej mi się tutaj pokazuje wrzesień 2022 roku. Tutaj jest definitywnie, jakby według kart, największa szansa na powodzenie. To jest naprawdę dziesiątka denarów. Jest najlepszą kartą w sprawach zawodowo-finansowych, tak, gospodarczych i tak dalej, jaka w ogóle tutaj mi się pokazuje. Wobec tego rzeczywiście wrzesień to jest bardzo pozytywny okres. Według kart, to jest listopad, grudzień, styczeń. W styczniu już tak naprawdę 22 mamy energetycznie jakby świetne szanse, świetne okazje na uzyskanie tego maksimum na giełdzie papierów wartościowych. Natomiast no, to jeszcze nie będzie takie, taka jakby wartość, takie maksimum jak tutaj we wrześniu, tak? Bo tutaj mamy styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, tak? Czyli generalnie energetyka bardzo sprzyjająca już w styczniu. Tutaj mamy królową denarów, to jest bardzo dobra karta, mówiąca właśnie o korzyściach finansowych, o sukcesie, o zwycięstwie, o... no generalnie bardzo, bardzo pozytywna karta w kwestiach finansowych, tak? Tutaj mamy styczeń, luty, marzec. No, w marcu też jakby już jest, zaczyna być nieźle, ale później mamy jakąś blokadę w kwietniu, czyli tutaj niekoniecznie. W maju jakby wszystko też wystrzeli do przodu. Tutaj już widać, że jest taki silny, dynamiczny pęd. Tak, ósemka była bardzo szybkie, to były dynamiczne wydarzenia. W lipcu mamy już tutaj świętowanie również, czyli jakby coraz lepiej. Karta trójki kielichów, radości, świętowania, imprez, różnego rodzaju powodów do świętowania, tak? Tutaj mamy naprawdę bardzo, bardzo, bardzo pozytywną kartę, typową kartę, no, świętowania, tak? Imprezowania, świętowania, radości, ucztowania, jak najbardziej. No i wrzesień, no, najkorzystniejsza karta, tak jak mówię w tarocie, jaka mi wychodzi w kwestiach zawodowo-finansowych. Ta karta mówi mi zawsze o naprawdę bardzo dużych korzyściach na gruncie finansowym, o bardzo dobrze prosperujących różnych tutaj firmach, tak, czy też jakichś podmiotach gospodarczych, czyli jakby w pytaniu o te maksimum na giełdzie papierów wartościowych, bo to rzeczywiście najbardziej korzystnie pokazuje mi się zdecydowanie wrzesień 2022 roku. Wrzesień, to październik też jeszcze ok, no i grudzień. Grudzień też rozwój, trójka buław, patrzenie perspektywiczne w przyszłość, nowe szanse, nowe nadzieje, także jak najbardziej tutaj to również koniec roku, ale najkorzystniej z tego wszystkiego rzeczywiście wychodzi mi wrzesień 2022 roku. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkich jak najlepsze, życzę powodzenia, sukcesów. Dziękuję za oglądanie kanału, za zaufanie. Do usłyszenia, do zobaczenia.